Kolejnym naszym prelegentką będzie pani Katarzyna Czajka, która jest, może powiem tak, logistykiem, byłą logistką, logistyczką, a obecnie artystką. I pani Katarzyna też dokonała czegoś niemożliwego, o czym powie sama. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Czajka i mam nadzieję, że to działa, gdyż technika nie jest moją najmocniejszą stroną. Proszę Państwa, drugie życie. To jest moje drugie życie. Przez 20 lat zajmowałam się logistyką. Byłam doskonale ubrana, miałam fajne buty, fryzurę, zero odrostów, 24 na dobę, dyspozycyjna, pracowałam dla różnych korporacji, zwłaszcza jednej wiodącej. Jak zostałam wyzwana na 9 rano, to byłam za 15, 9 i tak żyłam 20 lat. I pewnego dnia stał się jakiś taki bolesny chyba impuls. Stwierdziłam, Boże, co ja robię? Właściwie to wyczerpałam się. Spełniłam się faktycznie jako matka, jako żona, spełniłam się w tej pracy takiej służalczej, ponad siły. I stwierdziłam, że właściwie ja nie wiem, jaki jest dalszy sens mojego życia i wpadłam w taki stan, można powiedzieć, depresji. Nie chciało mi się wychodzić z domu, mój organizm zaczął odmawiać posłuszeństwa, byłam panicznie zmęczona, nie miałam siły wstać z łóżka. Po prostu czułam się już taka zjedzona i taka właściwie, że to już chyba koniec. I okazało się, że to nie koniec, że tak naprawdę można zatrzymać się i w pewnym momencie totalnie zmienić swoje życie. Ja swoje życie zmieniłam, kończąc 50 lat i zwróciłam się w kierunku sztuki, gdyż moje dzieci, przed którymi tak bardzo ukrywałam swój stan, wyciągnęły mnie z domu i pokazały mi fajną drogę. Syn mój, który jest fotografem, zmieniał lokalizację swojego studia fotograficznego i zaprosił mnie do wspólnego działania, żebym otworzyła swoją hobbystyczną pracownię koło niego. I tak powstała, proszę Państwa, 2,5 roku, a nawet już chyba 3 lata temu, moja pracownia, gdzie wykonuję szklane rzeźby. W sali 18 możecie Państwo zobaczyć, to są moje podświetlane manekiny. Manekiny, które symbolizują to, co się stało ze mną, ale też co się stało z ludźmi, czyli pokazują taką samotność w tłumie i bezradność człowieka i jak ważne jest, żebyśmy jednak patrzyli wszyscy na siebie, na potrzeby innych ludzi. I przede wszystkim na potrzeby nasze, własne, żebyśmy w tym pędzie życia nie zapomnieli tak naprawdę o sobie, tak jak ja zapomniałam, był moment, że ja też mam jakieś potrzeby, że ja jestem ważna chociażby dla siebie samej. I w tej chwili, proszę Państwa, tak naprawdę ja się spełniam, ja jestem szczęśliwa. Ja kiedyś jeździłam drogim samochodem, ja kiedyś musiałam być doskonale ubrana, ja musiałam mieć idealnie dobraną torebkę do butów, a w tej chwili, proszę Państwa, jeżdżę byle jakim samochodem, czeszę się tylko wtedy, jak myję głowę i to moje czesanie polega na jakimś tam związaniu. Jestem wolna i wyzwolona. Także zachęcam Państwa nie do tego, żeby już dzisiaj rzucić wszystko i robić razem ze mną moje manekiny, ale zachęcam Państwa do tego, że jak się poczujecie zmęczeni tym, co robicie, to naprawdę warto zacząć coś innego, obojętnie ile się ma lat. Zapraszam do sali 18, gdzie Państwo możecie zobaczyć moje podświetlane manekiny. Oprócz tej instalacji manekinów, która była prezentowana już w wielu miejscach, między innymi w Brukseli, w Cannes, w Warszawie, w Wilanowie oraz w wielu innych miejscach. Ja w tej chwili pracuję nad inną instalacją manekinów, która będzie symbolizowała
tak jakby mnie i takich ludzi jak ja, czyli zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym. I to będą manekiny robione ze ścinków, już trzy powstały, ze ścinków szkła, jednocześnie z zupełnie innymi kształtami, czyli tak trochę przeciwko anoreksji, ponieważ ten problem mam w rodzinie i bezpośrednio to przeżywam. Ale nie chciałabym smutno zakończyć, także naprawdę zapraszam Państwa do sali 18 i zapraszam do pokochania siebie, aby nawet jeżeli nasze pierwsze życie nam się wydawało interesujące, abyśmy mogli marzyć o tym drugim naszym życiu, tak jak na przykład ta butelka. Nie wyrzucamy butelek, chroniąc środowisko, przerabiamy butelkę, nadając jej drugie życie. Dziękuję Państwu.